jak w reklamie jakiejś. Kupuj szampony Shauma. Czekaj, bo krzywa jest stołek. Sama jesteś krzywo. Teraz jest krzywo, a nie... To ustaw, żeby było ładnie. Nigdy z tobą nie będzie ładnie. Okej! Okay, witamy w How To 2. Dobra, pytanie numer 1 to było, czemu minęły 2 miesiące, od kiedy cokolwiek wstawiałam? Ponieważ moje 2 terabajty na komputerze zostały zawalone zdjęciami, mniej więcej, które wyglądają tak. I zajęło mi to całe 2 terabajty, plus mój chłopak ściągnął Robloxa, nie wiem po co. I musiałam go odinstalować i musiałam usunąć te wszystkie zdjęcia tego typu. No i w końcu mam miejsce! Jakieś 50 MB, ale wystarczy! Czas na drugą część, czyli 7 trików, które poprawią obraz w twoim filmie. Trik pierwszy! Jeżeli nie masz softboxa, albo cię na niego nie stać, albo go nie masz, a to już było, możesz wziąć swoją lampkę z biurka i nałożyć na nią torbę foliową. I to będzie wyglądało mniej więcej o tak, o. Naprawdę polecam, korzystam to we wszystkich moich filmach, które kręcę i na których siedzę i gadam po prostu, ponieważ do filmów dynamicznych i akcji nie używam tego typu softboxów, tylko korzystam ze światła słonecznego, które pada na mnie stąd. Trik drugi! Jeżeli nie stać cię na profesjonalny slider, możesz użyć ręcznika i aparatu. Mniej więcej będzie to wyglądało tak. Wygląda to całkiem profesjonalnie, jednak trzeba będzie się pobawić z ustawianiem kamery, ponieważ nie zawsze może być tak, jak chcielibyście, żeby to wyglądało. Na przykład może to wyglądać tak, że odtąd będzie ekran zasłonięty i będzie widać tylko waszą część. No. Trik trzeci. Odpowiednio dobierz ruch kamery do sceny, jaką kręcicie. Jeżeli jest dynamiczna, niech ruch kamery będzie taki jak scena. Niech ruch kamery będzie dynamiczny. Scena jest statyczna, ustawcie kamerę na statywie albo zadbajcie o to, żeby operatorowi nie trzęsły się ręce i żeby nie dostał Parkinsona, o czym już mówiłam w poprzednim how-to. Trik czwarty. Jeżeli nie masz mikrofonu typu shotgun albo, no w sumie to wszystko jedno i to samo, mikrofonu na tyczce, możesz skorzystać z mikrofonu na telefonu oraz selfie sticka. Polecam, działa. Trik piąty. Jeżeli nie posiadasz kilku kamer, to nagraj z jednej kamery jedną scenę kilkakrotnie, ale z różnych kątów. Poustawiaj tego swojego jednego operatora w różnych miejscach i nagraj ci jedną scenę, jeżeli trzeba będzie, to nawet i 20 razy. Jeżeli posiadacie kilka kamer, to korzystajcie ze wszystkich. Naprawdę opłaca się i polecam. Scena kręcona z dwóch kamer wygląda mniej więcej o tak. Trik szósty. Jeżeli posiadacie blendy, to w nich korzystajcie jak najbardziej. Pamiętajcie, żeby odpowiednio dobrać kolor blendy do światła. Przy świetle dziennym sprawdza się złota blenda, a przy świetle LEDowym sprawdza się srebrna blenda. Jeżeli chcecie zmiękczyć światło rzucane na twarz aktora, pamiętajcie, żeby skorzystać z matowej blendy, która znajduje się pomiędzy srebrną czarną a złoto-białą. I trik ostatni, trik siódmy, czyli zawsze przed sceną sprawdzaj ostrość. Nieważne ile by ci to zajmowało, zawsze upewnij się, że scena oraz główne punkty na scenie, czyli najczęściej to jest to aktor pierwszoplanowy, że ostrość jest na nich skupiona. Focus on me! Focus on me! Dobra, i na dzisiaj to jest tyle trików, 7, tak. Korzystajcie z nich, bo to są triki, z których korzystam ja, z których korzysta Natalia, która siedzi tam. Ratuj go! I korzysta z nich też kilka innych osób, które ja znam.
ale wy już nie. Nie wiem, po co to powiedziałam. No, i to było How to 2.